Halo, witam. Zastanówcie sobie, jesteście w Odex Horyzont i co to coś tam robi? Co w ogóle lansoroki robią i po co one to robią? Z jakiegoś powodu grzebią w ziemi. No jest nieważne. Idziemy spotkać się z panem, którego imienia już nie pamiętam, ale był bardzo niemiły, więc nawet mi nie żal. Co te znaczniki? Pokazuje mi tam iść, ale znacznik idzie tam. A, dobra, bo to zakręca. Straciliśmy bieguna, bo wjechałem w glebogryzarkę i glebogryzarka stała się biegunogryzarką. Co to za mną łazi? Jakaś czujka. To dominate. Idziesz za mną. No i świetnie. Możemy jeździć. A więc możemy też iść do questa. I czy to czasem nie jest ten diabeł? Co oni tu robią? Podlecie kawałek po kawałku! O ty! Deda! Co jest z nimi? Ta mała dura jest nad nami! Jaki oni mieli level? Pierwszy? Takich cieniasów to by nawet, nie wiem, przedszkolak poskładał. Ty co się cieszysz, to by też zastrzelę. Fajną ma czapkę, też bym chciał. Zapisałbym, ale niestety dosiadłem bieguna, a nie mam zamiaru przyznawać się do porażki, więc po prostu pojedziemy dalej. Ciekawe, czy to się zapadnie, jak tutaj wjadę. Nie. A szkoda, bo wyglądało niebezpiecznie. Czołg! Taki czołg mieć. Jak to mówią, by takiego mieć, wiele oddałbym. Ma pani pancerz? Bo ja nie mam pieniędzy, ale chętnie bym wziął ten... A nawet nie ma tego pancerza rozwijalnego. Szkoda. Jak tam surowce? O tak. Pićku. Sprzedałbym jakieś śmieci. Albo i nie. E, ile kości lisa? Na co mi to? I kości lisa, soczewki czajników, 5 zachowam. Trochę tych rzeczy może się przydać, ale kurde, nie aż tyle. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Zwłaszcza, że już nie pamiętam, jakie rzeczy były do wymiany. I w sumie to mnie nawet już to nie obchodzi. Mam pieniądze. I tylko to się liczy. Pozbywam się tego łuku. Tu na razie zachowam, bo chyba nie mam lepszej. Mam. Won. To też sprzedam, po co mi? Nie. Ej, czy czasem kolejne dominacje nie dodają mi więcej damage'u? Bo jeżeli tak, to bym je nawet robił, mimo że są strasznie monotonne.
Zieleń won. Ja wyznaję prostą zasadę. Zielonym śnieg. A niebieskim szacunek i chwała. Nie, sam nie wiem, o czym mówię. Pokusów w tym miejscu. Poradzisz sobie ze wszystkim, co tam znajdziesz. Kontynuuj. Dzięki. Skąd w ogóle ci ludzie wokół? Co jest? A ta gra ma obrzydliwy level scaling. Dotychczas biegałem po terenach nagłej śmierci w męczarniach. A teraz, teraz to spoko, teraz to proszę bardzo, masz tutaj największe cieniasy na świecie. Ja tą grę bardzo chcę lubić, ale no, ona mnie tak strasznie drażni. Nie będę marnowała miejsca. Hej, zostawię tego śmingusa, dyngusa tutaj. Kurhan, w cieniu metalowego diabła. Świetnie. No w sumie coś takiego można by nazwać metalowym diabłem. Co to kurde jest? Metalowy kroken. Ktoś tu jest, kto chciałby śmierć? Rozdaję za darmo. Nie. Pustka wielka. No to ze środka. Ziu. Są też w środku. Kto? Oni? Ja strzelam tymi gównianymi strzałami. To powinno zadziałać. Czas się rozejrzeć. Czyli to byli wszyscy. Dobra. Mi to nie przeszkadza. Operation Enduring Victory. Dzisiaj to dopiero będzie kosztowne zwycięstwo. Kontakt za 30 sekund. A no tak, baza wojskowa. Bitwa zastygła w lodzie i czasie. Po pierwsze, straszny brak emocji w głosie, ale do tego jestem przyzwyczajony w tej grze. Po drugie... Okej. Niech będzie. Po trzecie, myślałem, że wojsko miałoby dobry sprzęt. Odbierasz to, Silence? Silence! Silence poszedł za swoim imieniem i naprawdę jest Silence. Nadciąga Tytan. To samo co w Akronie. Przez krzyżko obrona bazy. Wpadamy, wyrywamy kulasy, rozwalamy okucia. Dziewiąte SBSR do boju! Hurra! Cała armia sobie nie poradziła z takimi frajersami, z którymi ja walczę patykiem i... patykami, kijem i sznurkiem. Słucham, poruszniku. Przebili się. Tytan przebił się przez obronę.
A to, że ten sam guzik jest od zatrzymania. Co do podnoszenia przedmiotów, to jest zbrodnia na sterowaniu. Silence, odbierasz to? Co to jest? Ci żołnierze. Oni tu zginęli. Ludzie giną cały czas. Ruszaj dalej i znajdź coś ciekawego. A, nie mogę się za to złapać. Shit! Co do cholery? Jak ja to miałem przeżyć? Poza tym, że fartem. Ciemno tu. Bardzo ciemno tu. Co to jest? Drzwi bunkra. To za ścianą. U, poszło. Co mamy w skrzyni? Części. Nie wiem skąd tu marszczyn, ale okej. Resztę jeszcze potrafię wytłumaczyć, że tam, no tak jak mówiłem, wcześniej leżała może komórka, to ją rozebrała na części. Ale marszczyn? Taki niezbutwiały? Niezgniły? Gdzie mam iść? Przepłynąć pod wodą? Da się w ogóle? Nie pamiętam. Da się. Ale nie za głęboko, tak na tyle, na ile asasyny pozwalają. To nie jest dobre porównanie. Tutaj muszę przepłynąć pod spodem, co nie? Na to wygląda. Z tym, że tutaj nie za bardzo mam jak. A na górę wejść. Intuicyjne. Gdyby nie to, że wszystko, po czym da się wspinać, jest żółte, to bym nie zauważył. Pewnie coś jak dormitoria w sercu matki. Zapis. Pierwszą bitwę o wschodnią ścianę morską poprzedziło długie oczekiwanie. To było przed Kalmar, a prognozy były znacznie gorsze dla wschodu. Przez 3 tygodnie wysyłali nas do jakiejś dziury, żeby szkolić minutowców. Wciąż padało, a przecież Europa już wtedy płonęła. Mnóstwo prefabrykowanych baraków. Drukowali je aż do uderzenia głównych sił. Szkoliliśmy minutowców tam, gdzie mieszkali. Udawaliśmy, że jeśli będą uważać, to może przeżyją, aby umrzeć gdzie indziej. Najgorzej było z tymi, którzy naprawdę to kupili. Nękali nas tymi pytaniami o nowy świt, jakbyśmy wiedzieli coś, czego oni nie wiedzą. Przysięgam, im dłużej to robiliśmy, tym bardziej sami byliśmy jak te roboty. Tyle, że je każda walka uczyła, a nas chyba nie. Minutowców. Kurde! Że może to być slang wojskowy, ale no, Minuteman, coś bardziej w stylu milicji, co nie? Zapis. Trzecia bitwa o California Marine. Rui wyłonił się z Pacyfiku i sama nie wiem, czy byli to miejscowi minutowcy, czy szalona piętnastka. Ale podpalili plamę śmieci. Rany. Ocean płonął, to było... Pierwsza fala robotów zjawiła się pokryta płonącym szlamem. To pozwoliło nam masakrować je na plażach przez godzinę, dwie, zanim Rui dokonał obliczeń. Wciągnęliśmy je w głąb lądu, w zabudowę Kalmar. Zwaliliśmy na nie budynki, poraziliśmy sieć impulsem EMP. Standardowa procedura. Ostatnio byłam w Kalifornii mając 5-6 lat. Wszędzie światło jak przez filtr w społecznościówki z lat 40. Metalowe? To niezbyt wygodne. Chociaż to świat metalu. Pewnie byli przyzwyczajeni. Czy położysz koc i jest git, nie żebym siedział na czym innym. Tylko jedno łóżko. Może izba przywódcy.
Pewnie ją. Będzie to ona? Tak, ktoś inny. To masz wyjebane. Nie mam zamiaru czytać dodatkowo jeszcze tych... bądź co bądź nudnych tekstów. Chociaż klimat, to one jakiś budują. To mogę im przyznać. Co to jest? To jest prysznic? Na to wygląda. Aha. Jak mam iść dalej? A, mogę zejść w dół. Nie, ja tutaj wlazłem z dołu. Tak? Już nawet nie wiem. A może nie? Nie, bo tutaj jest znacznik. Shit. Mogę tego zaraz żałować. Nie, zgit. O co ci chodzi? E? Czerwone światło. To chyba znaczy, że nie ma zasilania. A zasilanie mam doprowadzić z? Te kable prowadzą do źródła zasilania. Co? Na dół nie schodzę. Nie widziałam tego od dzieciństwa. To musi być jakiś kod. Może spróbuję przeskanować przedmioty w okolicy. Coś się zmieniło. Nie, nie zmieniło się. Co do... Dobrze wiedzieć. O, faro. Góra, dół, lewo, prawo. Prawo. Trzy linie zasilające, trzy źródła. Pierwszy z głowy. Nie, serio jeszcze... Jeszcze... Ale ja nie chcę. Szlak. Strzelam, że to było ważne. I nie mam pojęcia, które to było. To? Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Góra, prawo, lewo, dół. A to jest głupie. Prawo, lewo, dół. I drugi. Jeszcze jeden. Tamten jest tam. Odkrywcze, ale prawdziwe. No nie, aż chwila. Dobrze. Góra, góra, dół, dół. Chyba się udało. A przynajmniej tak to brzmi. No, otwierać bramy. Co? Niespodziewane czołganie. Tak na serio odpaliła jej się animacja pływania w kałuży. Głosy pracy i rozmowy. Więcej ludzi zaćmienia. Musi być inne wejście.
są. Nie szukają odpowiedzi, tylko broni. Które mają levele? 15. Ja nadal 6. Tam jest jeden, którego mogę zabić już teraz. Może innym strzałem? Nie widzę go. A teraz widzę. Szlak. Fuck. Świetne skradańsko, kurdy. Nie unikniesz kosiora. A mój kosior chce krwi. Nie unikniesz. Kosior. Rzekaj, głupcze. Szlak. Szlak. Da. Zmienić łuk. Baranie. Wykrztaw się dla cienia. Nie. Ja nie trafiłem. Co? Kabum. No. Ja to tam lubię, jak wszystko jest zdechłe. Ej, oczywiście nie mogę go zabrać ze sobą, bo byłoby za łatwo. A może? Jakbym spróbował? Dołem nie zejdę, muszę iść górą. Szlak. Przeskoczę tam? Nie. Może muszę użyć podwójnego skoku? O! Teraz się udało. Muszę brać poprawkę na to, że gra ma downa. I nie zawsze jej się chce zauważyć, że mam tam doskoczyć. A niestety te skoki są oparte na skryptach. W sensie odległość skoku, bo jak mam gdzieś doskoczyć i to ma być fabularnie doskoczone, no to wtedy odpala się skrypt, że doskakuje. Co to jest? To? Mapa. Mapa czego? Naszego świata. Planety Ziemi, Aloy. Świat nie jest płaski, jak myślałaś. Czemu to było niepotrzebne. Podczas zaćmienia cień padający na Księżyc jest zaokrąglony, więc nasz świat jest kulą. Czyli tak to wygląda z daleka. To też było niepotrzebne. Porozmawiam o tym przy innej okazji. Wracaj do roboty. Roboty Faro rozprzestrzeniały się po całym świecie, pożerając wszystko. Ale Elizabeth zdołała je w porę powstrzymać. Tylko jak? Jezu, ale to było pretensjonalne. Najpierw Silence, Aloy, ty głupia dzikusko. Przecież nasz świat nie jest płaski, jest okrągły. Debilu, co was tego nie uczą? Aloy, a oczywiście, że jest, przecież już nie pamiętam. W zachodzie zaćmienie nieważne. Ważne, że ona jest na tyle mądra, że sama to wywnioskowała. Taki z niej Kopernikus. Mogę się z nią utożsamić, bo ja też, gdybym był w innym świecie, to też miałbym swoją metawiedzę i też bym wszystko wiedział. Zaćmienie.
majstrują przy metalowym diable. Mam nadzieję, że nie chcą go obudzić. Może ich zabijemy. Uwaga! O, mój ulubiony przeciwnik. Słońce i cień! Kolejny hoperz. Ten może się poruszać. Hoperz? Na co on jest podatny? Ogień i elektro. O shit, ale to słowo wchodzi. Najpierw zabijmy mu ziomeczków. O shit! Okej, okay, no to nie jest takie proste, jak on może niszczyć przeszkody. Ja nie mam się gdzie schować i czekając na moment, aż zacznie się chłodzić. Ała! Jak będę pamiętał, to wytnę. Te zabieram. Dlaczego się zmieniła mi ilość przedmiotów w plecaku? W sensie leczenia? Wydaje mi się, że miałem go max, jak weszliśmy do części fabularnej. Kolejny hoperz. Ten może się poruszać. Jestem prawie pewien, że ani razu nie było powiedziane hoperz. Okej, okay, przełączyć się na potężne strzały, które też mi znowu przełączyło. Shit. Mnie tu nie widziałeś. Dla jednego z nas to się źle skończy. Szlak. Cień karmi słabość. Zawsze. Fuck you. Jakbym mógł w tym momencie zmienić rzeczy, to by było spoko, w sensie wymienić ten łuk na inny. Nie łuk, proce. Kolejny hoperz. Ten może się poruszać. Dobra, czyli zanim tam zejdę, to musimy znaleźć miejsce, żeby zejść. Walczyć na razie nie ma co. Muszę znaleźć jakiś solidny fragment. Otoczenia, za którym mogę się schować. I chyba go mam. Mamy towarzystwo! Kurde! Nie mam! Groty, kurde, gnoju. Śmierć mnie goni. Schowam się za tymi butlami z gazem. Świetny pomysł. I no, był świetny, nic mi się nie stało. Ronor zwala wszystkie ściany, co jest do cholery? Próbują sprawić, żeby walka z bossem była trudna? Mimo trochę sztucznie, tak odrobinkę jak walki z bossami w Deus Exie Human Revolution były trudne. Jak były, bo były kompletnie innym gameplayem niż do
niż to, do czego nas gra przyzwyczaiła przez ten czas. Mogę go przybić? Nie. Chciałem powiedzieć dobić, ale z jakiegoś powodu nie powiedziałem. Czy ta strzała mi... Nie wiem, czemu to tak się trzyma mocno? Zaraz się przegrzeje znowu. Wypijmy psiejka. Jest przegrzany. Nie jest przegrzany, co jest do cholery? Może jest przegrzany, jednak. Teda. Udało się. Więc ci żołnierze dawno temu musieli walczyć z setkami naraz? Mieli fajną broń. Taką, która robi piu, 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 piu. Zwój, siła, włóczni. Nie wiedziałem, że takie istnieją. Jest tylko mały problem. Moja włócznia nie ma miejsca na takie rzeczy. Cool. Wychodzę stąd, nie chcę mieć z tym miejscem już nic więcej wspólnego. Zostałem oskamowany. Dostałem bonus, który jest nieużywalny. Strzelam, że potem będę mógł go dopiero założyć, a teraz najwyraźniej albo dostanę to zaraz, albo to jest bug. Dziękuję, doktor Sobek. Proszę usiąść. Co? Będzie pan jej dziękować po tym, co powiedziała? Doktor Sobek przedstawiła sytuację bardzo jasną, generale, i dała nam pewien wybór. Wypada podziękować. Ja tylko... To znaczy, mój Boże! Może odłożymy tę rozmowę? Nie będzie żadnej dyskusji. Widzieliście liczby. Paro pokryje koszty, ale za jego forsę nie kupimy czasu, którego potrzeba na ukończenie nowego świtu. Czas będzie nas drogo kosztował. Oj, daj spokój. Jeśli ulepszymy flotę i jakoś złamiemy kody... Nie słuchaliście? Roboty nie będą już za was walczyć. W kwestii hakerstwa zbuntowany Rui jest prawdziwym mistrzem. Użyjcie jakiegoś automatu, a opanuje to i wyślę na was. Ale to? To oznaczałoby śmierć dla naszych cywili. Dowódcy, wróg, z którym walczymy, mnoży się szybciej niż nadążamy go zabijać. W dodatku żywi się naszą biomasą. Nowy świt to nasz jedyny ratunek. Czyli, że damy karabin wszystkim cywilom dość silnym, by go udźwignąć, pokażemy im, gdzie jest spust i wyślemy na front? Jak ich do tego przekonać? Dając im to, za co warto walczyć. Suicide's badass! Ściśle tajny program superbroni, który nas ocali. Jeśli uda nam się utrzymać na tyle długo, aby doktor Sobek zdołała go ukończyć. Wysłałem plik, który zawiera plan operacji Kosztowne Zwycięstwo. Plan operacji? Chyba masowego mordu! To wszystko, co nam zostało. Nie ma alternatywy. Doktor Sobek, na potrzeby projektu Nowy Świt skorzystamy ze zdemobilizowanego kosmodromu pod Bryce w stanie Utah. To duża maszyna. Kiedy pani zacznie? Ma pan już główną i rezerwową listę kandydatów.
Większość to obcokrajowcy albo ludzie korporacji, więc wydostanie ich. Spokojnie. Stworzymy pani zespół. Na pewno. Do widzenia. Kosmodrom? Co to takiego? Co ci ludzie zrobili? Co zrobiła Elizabeth? Tego dowiemy się w kolejnym pomieszczeniu. Ona... A dobra, tu była winda wcześniej. To jest drabina awaryjna. Dobrze, że mogę stąd wyjść. Teraz muszę znaleźć ten kosmodrom, o którym mówili. Sprawdziłem dane i zlokalizowałem go. To dobra wiadomość. A zła? Znajduje się pod Cytadelą. Pałacem w zmierzchu. Stolicy Kardża Cienia. To raczej słabe miejsce. W pałacu roi się od agentów zaćmienia. Wielu z nich jest wysokiej rangi i wszyscy noszą fokusy. Gdy cię ujrzą, Hades też będzie wiedział. I znowu każe cię zabić, ale tym razem będziesz mieć na głowie całe wojsko Kardża Cienia. No to wyłącz ich fokusy. Już to robiłeś. To nie takie proste. Za dużo tutaj fokusów i wszystkie komunikują się między sobą, a razem z Hadesem tworzą infosieć. Infosieć? Co to? Wyobraź sobie ogromną, niewidoczną pajęczynę rozciągającą się nad całym krajem i łączącą fokusy, co umożliwia im porozumiewanie się na wielkie odległości. No dobrze, więc jak można zniszczyć tę sieć? Kamieniem. Zniszczyć sieć? No nieźle. Tak. Istnieje sposób. Słaby punkt sieci. To idziemy. Prześlę lokalizację do twojego fokusa. Udaj się tam, a gdy będziesz w pobliżu, otrzymasz dalsze instrukcje. Czym był Nowy Świt? Jaką broń skonstruowała Elizabeth? No i jak mam stąd zejść? Tak. O, to będzie dopiero jazda. Czy tu gdzieś coś leży, żebym może zeskoczył i zabrał? Pewnie nie. Ja mam rączki tutaj, ja nic nie robię. Zjechałabym jeszcze raz, gdyby wspięcie się tam nie było tak uciążliwe. Tak. Dokąd mam leść? Tu jest jakiś quest poboczny. To nie jest chyba dodatek. Wcześniej myślałem, że to są dodatki, ale najwyraźniej nie. Można by w sumie, zanim pójdziemy do tej cytadeli, pójść do kolejnego Kurhanu? Kurhanu. Najszybciej będzie chyba stąd. Albo stąd? Bo na kolejny quest główny, który pewnie będzie troszeczkę dłużej trwał, bo będziemy jakoś obmyślać... obmyślać intrygę, po prostu pójdziemy... Nawet nie mam pojęcia, jak oni chcą zniszczyć sieć. Zwłaszcza, że dopiero co pani Sobczak powiedziała, że no nie można hakerować. Strzelam, że Hades jest tą maszyną. Czyli jest mistrzem hakerowania, więc nie można hakerować, jak on tam siedzi. Co nie? Ptaki. W sumie, mam zwoje. Można by je na coś założyć. Dobra, to jest odwrotnie. To jest odrywanie zamiast obrażeń. Na razie nie ruszam. Niech sobie jest. Łuk wojenny. Potrzebuje paru ulepszeń. Masz mróz. Masz... Skażenie, poręczność, porażenie. Do tego jeszcze skażenie i poręczność. I jaki fajny, jaki ulepszony. Ciekawe, ile mi zajmie skażenie czegoś. Dwa strzały? Skoro to jest prawie max? Zaraz spróbujemy. Ładna strzała.
Znaczy, ładna strzała, to wygląda troszeczkę jak w Two Worlds. Cóż, to wybierzemy trudniejszą wersję. Poszło. Za pierwszym. Na co nie jest podatny? Ogień. I ten guzik. Nie, chciałem stać pułapki. Kurde. Chciałem wypić siejka. Haha. Chłopcu się aż do tej roboty jara. O, kaktusy nie zadają obrażeń. Miło. Wiem, że najłatwiej byłoby to zrobić w sumie. Mam miejsce w ekwipunku, co nie? Dobra, może nie mam. Które to było? O, jest wyrzutnia lin. Tu jest ekwipunek. Zamiast huk porcy. Ah, shit. Zajmuje mi to czas potrzebny. Jest. Padł. Gówno widzę. O, trafiony raz. To znaczy, że już aż tak daleko nie odleci. Dorobić strzał. Znaczy, cokolwiek to jest. Dobity. No. Ktoś jeszcze? Ty coś jakbyś, ty też dostaniesz w pierdyl. Aj. Bo teraz lepiej to porażenie działa. Chyba. Możliwe, że ten hopeś był po prostu dużo bardziej odporny na wszystko. Siedziałem na nim. Prawie mnie zabrał ze sobą, jak odlatywał. Byłoby to zabawne. Bum. Okej, jednak spamienie zwykłymi strzałami jest o wiele lepsze. Gdzie ja szedłem? Kompletnie nie w tą stronę. Szlak. Hej. Wytwarzanie i kołczany. Skóra ryby. Skóra ryby. Kość. Kość. Skóra szczura. Wkurza mnie ten crafting. Nawet bardzo.
A cholerę mi tłuste mięso, żeby zrobić lepszy kołczan. Może natłuścić elementy, żeby lepiej się cokolwiek robiły, ale no, głupie to. Ja przerazłem aż taki kawał? Nie, no coś się musiało złego wydarzyć. A. Naciskam tutaj, ale mnie przewala tu. Jesus. Stąd chyba będzie najbliżej. Dlaczego nie może mnie postawić na górę żyrafa, żebym od razu mógł sobie zeskoczyć? A potem jeszcze raz zeskoczyć. A potem jeszcze raz. A potem ja chcę jeszcze raz. Na pewno się przyda. Dokładnie. Dzik! Dlaczego mam znowu zwykłe strzały? Chyba ich nie zakładają, co nie? A może? Nie wiem w ogóle po co one są, skoro mamy mocne strzały, które są tym samym, ale lepszym. Kici, kici, taś, taś. Taś, taś. Już dobrze, tylko nie pop. Taś, 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 taś. Tyś, tyś. Tyś je mój. Mój kuń. Nie ma szans, żebym to zrobił, co nie? To może chociaż dojedziemy tam. Co? Człowiek jedzie na metalowej bestii, a oni... Brzmi jak dobry pomysł na to, żeby mu rzucić kamieniem czy coś. Open world open worldem może się od siebie lekko różnią, ale bandyci zawsze zostają równie głupi. Sporo zwierząt, które powinienem chyba zabijać. Pożywne. Ale mam to odrobinę za bardzo w dupie. No mamy 50 minut, jesteśmy zaraz przy kurhanie, jest zapis, więc tutaj zakończymy na dzisiaj. A więc kolejny zaczniemy od wejścia do kurhanu, rozwalenia kurhanu, pójścia do questa. I tu się zatrzymamy w takim razie. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli tak. Do zobaczenia na kolejnym. Kochani dzieci Boże, siema. No.